przejdzie. Pora na zorza jeszcze raz. Nie wiesz ile razy. Przejdzie. Pora na zorza. I czas, którym możesz pomóc sobie i innym. I czas, którym możesz pomóc sobie i innym. I czas, którym i tym razem też sami głos. Przepraszam Państwa, to za karę dostaniecie Państwo ten głos. Przepraszam. Może dlatego, że Pan głośno o tym powiedział. Proszę Państwa, ja na pewno chciałam zabrać głos, bo uważam, że tak jak inni wypowiadali się, non scholam sed vitae discimus, to chodzi o to, że nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. I to właśnie jesteśmy my. Bo nikt nas nie zmusza, nikt nam już nie każe, a my chcemy. Ale ta piosenka, którą teraz śpiewaliśmy i którą, ja rozumiem, że autorem jest pan dyrektor, jest dla niego, że on właśnie liczy czas, który może. I ja się nawet bardzo cieszę, osobiście, nie wiem jak państwowo, ale osobiście, że wreszcie będzie mógł troszeczkę mieć czasu na własnego życia. Bo znając pana zawodowe życie, znając stan nasz uniwersytet, przecież wiadomo, że skoro my tu jesteśmy, to my sobie nie wymyśliliśmy. To musiał się znaleźć człowiek, który tym się zajął, to wszystko przygotował, to zorganizował. A że znalazł wśród państwa tych, którzy pomagają i dzięki wszystkim, oczywiście pełne uznania, ale główne nie słowa uznania i podziękowania kieruję do pana dyrektora. Panie dyrektorze, troszeczkę będzie tak jak może brać. Może troszeczkę będzie miało więcej czasu dla siebie i rodziny, ale przede wszystkim do mnie dochodziło o zdrowie, a to ja taki pracownik służby zdrowia o tym mówię, bo ja tak wszystkich poganiam tych, którzy przez 20 lat nie mieli czasu zrobić żadnego badania, a potem nagle coś się im przytrafiło. Panie dyrektorze, niech się panu nic nie przytrafi, niech pan ten uniwersytet nie tyle powiększa, ale wzmacnia inna i żebyśmy my chcieli być z panem, pan z nami. Życzę panu zdrowia, powodzenia, ten piatuszek to tylko taki dodatek. Wszystkiego dobrego. Sobie z przypadku wykorzystał. Wszystkim życzę zdrowia, żebyśmy się spotkali za rok i nie chorowali. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
sposób podjazda dobrnęliśmy, że tak powiem, do końca tej części oficjalnej. Teraz tylko zapytam pana fotografa, czy potrzebne są krzesła, jak pan się wypowie.